Cześć, w dzisiejszym odcinku zdam Wam taką krótką relację, recenzję z używania suszarki Dysona. Parę lat temu, bo w 2016 roku Dyson wypuścił taką mega nowość na rynku, suszarkę Supersonic z wieloma jakby innowacyjnymi rozwiązaniami, które miały nadać właśnie suszarkom, nie wiem, rynkowi suszarkowemu, no poprzeczkę wyżej. I zaraz właśnie Wam opowiem, co takiego jest niezwykłego w tej suszarce. Mam nadzieję też, że moja tutaj relacja odpowie Wam na pytanie, czy jest ona warta swojej ceny, czy jednak nie warto przepłacać. Część z Was może pamięta moje pierwsze testowanie tej suszarki dzięki uprzejmości Szalonej Kręconej. Miałam możliwość właśnie ją użyć, jednak to był model jeszcze pierwszej generacji. Możecie sobie zresztą zobaczyć u mnie na Instagramie w zapisanym story i tam macie moje jakby pierwsze wrażenia, były oczywiście pozytywne. Teraz dzięki Carly Madeleine mogę Wam co nieco powiedzieć o najnowszej, drugiej generacji właśnie Supersonica. Czy widzę jakieś duże różnice między nimi dwoma i czy w ogóle, nie wiem, jest sens kupować to żelastwo. W drugiej generacji suszarki wprowadzono kilka nowości i to, co nas najbardziej chyba interesuje jako kręcono bądź falowano włosy, to są takie nowości, jeżeli chodzi o dyfuzor. Ma on trochę inny kształt, lepiej rozprasza powietrze, że te włosy nam się tak nie puszą podczas suszenia, są ładnie zdefiniowane. Dodatkowo, jeżeli ktoś chciałby stylizować bardziej na prosto, to są jeszcze takie dwie końcówki. Jedna to jest koncentrator, bardzo taka wąska, podobno bardziej opływowa i jeszcze węższa niż w wersji numer 1. Nią możecie tak profesjonalnie wygładzić włosy, żeby one były takie, wiecie, gładkie, na jakieś większe wyjścia. Drugą końcówką jest końcówka wygładzająca, ma ona taki szerszy dzióbek. I ona również jest do wygładzenia włosów, ale już z takim bardziej naturalnym efektem, nie ma takiego ulizania, że tak powiem, niż jak z tą końcówką. Dodatkowo z takich gadżetów mamy taką chyba silikonową nakładkę, na nią możecie położyć właśnie suszarkę i ona się Wam nie ześlizgnie, nie spadnie. I taki malutki dydek, który możecie zamontować i powiesić tę suszarkę na jakimś haczyku. Jeśli chodzi teraz o samą suszarkę, jej budowę, no to jak widzicie, no dla mnie jest idealna. Jest malutka, poręczna, lekka, idealna właśnie na jakąś podróż. W porównaniu do innych suszarek, jeżeli się suszy, to nie trzeba, wiecie, tak otrzymać głowy z dyfuzorem, tylko tak o. I ta ręka tak nie boli, ten łokieć, po prostu nie cierpnie, bo jest to lżejsze, jest to mniejsze. No i to jest takie ułatwienie jakby techniczne. Właśnie ten kształt zawdzięczamy opatentowanemu cyfrowemu silnikowi, który właśnie dzięki temu, że jest mniejszy, mógł się zmieścić w tej rączce. No i ten silnik jest bardzo jakby wydajny, bo powietrze, które tutaj się dostaje, jest chłonione przez to i wylatuje tutaj. Jest ono dzięki tamtym super technologiom skoncentrowane 3 razy, więc po prostu mniej zabiera, tutaj jakby koncentruje i wydmuchuje bardziej. Ja bym to chyba porównała do czegoś w stylu balona. Dmuchamy go i nagle jak go naciśniemy, to przez ten malutki otworek powietrze wyjdzie pod jakby większym ciśnieniem. Nie wiem, takie skojarzenie na szybko mi przyszło. Jeśli chodzi o temperaturę, to są tutaj jej 4 stopnie, od zimnego, chłodnego do bardzo gorącego. Nawiew ma 3 stopnie, od słabego do super mocnego, więc to sobie możecie w zależności od Waszych włosów dobierać, przełączać. Jeżeli chodzi o temperaturę, to jest taka fajna jakby technologia tutaj, że leci ciepłe powietrze, ale jest jakby ono na zewnątrz owiane zimnym i dzięki temu końcówki się nie przesuszają. Jeśli chodzi o głośność suszenia, to jest ona dla mnie przynajmniej zauważalnie mniejsza w porównaniu do innych takich tradycyjnych suszarek. I właśnie wgłębiłam się w ten temat trochę głębiej, no wgłębiłam głębiej i się okazało, że ci inżynierzy, którzy pracowali nad tą suszarką, tak przekierowali podmuch tego powietrza, że któryś z tonów zrobili taki, tak go pomniejszyli, żeby nie był słyszalny dla ludzkiego ucha, więc to jest dla mnie takie wow. W sensie ja lubię takie nowinki technologiczne, jakieś takie niuanse i jest to no wow, super, że tak można pomyśleć, można być tak mądrym, żeby coś takiego zrobić. I właśnie wiecie, jak tak czytałam o tej technologii, jaka tu została włożona, że na przykład zostało zrobionych 600 prototypów tej suszarki, ile kasy włożono, zainwestowano w ten cud technologiczny,
to wydaje mi się, że ta cena nie jest wysoka. W takim sensie, że ta suszarka jest warta swojej ceny. Oczywiście to też nie znaczy, że ja bym ją kupiła, bo nie kupiłabym jej, bo to, że ona jest warta swojej ceny, wcale nie musi znaczyć, że mnie stać na to, albo że w ogóle chcę na nawet najlepszą suszarkę świata przeznaczyć taką kwotę, bo na przykład wolę sobie te pieniądze przeznaczyć na wakacje. Jeżeli chodzi o teraz o mnie, o moje wrażenia z użytkowania, dosuszyłam swoje włosy praktycznie no, w 99% do sucha w 30 minut, no niecałe. Temperatura szybko się zmienia, jest płynne przejście między ciepłym, zimnym. Nie trzeba czekać 5 godzin, aż z zimnego zmieni się na ciepły i na odwrót. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że jak suszyłam głowę, to ten pierwszy poziom ciepłego uważam, że jest gorący, że jest naprawdę ciepły. Dlatego jeżeli miałabym ją na stałe suszyć, to robiłabym to jednak tym najzimniejszym, tym chłodnym nawiewem, który jest w sam raz dla mojej skóry głowy i dla włosów. Podczas suszenia używałam naprzemiennie ciepłego i zimnego powietrza. Jednak gdybym powiedzmy się gdzieś nie spieszyła, to cały czas robiłabym tym chłodnym. Tutaj macie ten czas, to 28 minut właśnie tym naprzemiennym nawiewem. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, no to widzicie, według mnie bardzo fajnie zdefiniowała. Też nie patrzcie się do końca na ten efekt, bo widzę puch. Jednak myślę, że jest on głównie spowodowany po prostu tym, że użyłam kilka nowych produktów i bardzo możliwe, że to one spowodowały taki lekki puszek, ale tak czy inaczej, no fale naprawdę ładnie zdefiniowane. Dodatkowo jeśli chodzi o samo użytkowanie, no to naprawdę lekki sprzęt, jak już wspominałam wcześniej, nie muszę go trzymać, powiedzmy tu mam dyfuzor tyle od głowy i ta ręka cały czas jest w górze, tylko sobie tak o ją trzymam. Ona cały czas odpoczywa, nie cierpnie mi i to jest bardzo fajne, jeżeli o to chodzi. Okej, teraz Was zapraszam na krótki filmik z tego, jak ja używałam tej suszarki, jak suszyłam moje długie fale, wraz z pokazaniem lekko, jak je stylizuję przed tym. Stylizację zaczęłam od nałożenia kremu Diva Care Styling Cream. Nałożyłam go metodą Praying Hands na mocno ociekające wodą włosy, takie naprawdę kapiące. Po rozprowadzeniu go biorę Denmana i zaczynam go wczesywać na całej jakby długości. Później palcami dzielę włosy na takie grubsze pasma i każde po kolei będę tak specyficznie podkręcać po denmanowemu. Pomaga to ograniczyć puch oraz bardziej zdefiniować skręt. Następnie na włosy nałożę piankę od Nivea, ostatnio Hicior, w ogóle mój pierwszy raz z tą pianką. Wiem, że wielu kręcono włosom pasuje i zaczynam ją wgniatać w nadal mokre włosy. Na wykończenie biorę żel Diva Curl Ultra Defining Gel, jeden z moich ulubionych. No i tu już takie ostre wgniatanie, 5-10-minutowe. I potem oczywiście następuje suszonko naszym bohaterem dnia, czyli Dysonem. Włosy wkładam w dyfuzor, nie tylko ten, ale w każdy, według ich naturalnego skrętu. Nic tam nie wyginam na siłę, nie zaginam rzeczywistości i jak już te włosy się tam ładnie ułożą, to dopiero wtedy włączam suszarkę. No i potem to już baluję, tańczę, robię wszystko po prostu, żeby zabić nudę, bo to jest po prostu masakra. I tutaj w międzyczasie chciałabym jeszcze dopowiedzieć kilka jakichś ciekawostek o tej suszarce. Na przykład to, że ma moc tylko 1600 W, w sensie tylko. No to jest taka przeciętna moc, ale po takim czymś super spodziewałabym się większej mocy, typu 2100 czy coś takiego, a nie 1600. Aczkolwiek myślę, że ten silnik to nadrabia, bo no kondensuje to powietrze i ono wciąż jest mocne, ten podmuch jest mocny. Czas suszenia jest naprawdę bardzo skrócony. Tą moją suszarką z Diva Curl potrafiłam suszyć włosy do godziny, 50-60 minut w zależności od tego, jakich podmuchów użyłam, czy ciepłych, czy zimnych. A tutaj suszenie zajęło mi niecałe 30 minut takim właśnie naprzemiennym nawiewem. Raz chłodnym, raz ciepłym, więc naprawdę jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o czas suszenia. Tutaj jeszcze takie moje spostrzeżenie dotyczące tej rączki. Spójrzcie, gdzie jest wsysane powietrze. Jest w takim miejscu, że nie zaciągnie Wam włosów, więc nie musicie się martwić o to, że włosy zostaną zassane do silniczka, jak to często ma miejsce przy tradycyjnej suszarce.
I dodatkowo, tutaj dla mnie to jest mega takie fajne szpanerskie, że dyfuzor łączy się z tym trzonem suszarki za pomocą silnego magnesu. No to jest takie fajne i odstresowuje to łączenie i odłączanie. Jest to oczywiście też minusem, bo nie możemy dołączyć do suszarki jakiegoś dyfuzora innej firmy. No trochę jak taki iPhone, tak? Ma swoje wtyczki wszędzie. Nie dopasujemy czegoś innej firmy po prostu do tego. Jeśli chodzi o porównanie do pierwszej wersji, którą miałam okazję przetestować u szalonej kręconej, no to szczerze nie widzę żadnej różnicy. No może różni się jakimiś detalami, tak, że ten dyfuzor jest troszkę inny, ma troszkę dłuższe kolce, ale w działaniu są dla mnie takie same i tak samo dobre. Tutaj już możecie zobaczyć efekty. No jest spoko, mogliście zresztą cały filmik podziwiać efekty. I jeszcze dam fotkę z pierwszego użycia suszarki pierwszej generacji, którą miałam okazję właśnie u szalonej kręconej testować. No dla mnie efekty są podobne, ewentualnie różnice myślę, że po prostu wynikają z użytych produktów. No i w sumie to tyle. No to co, podsumowując, suszarka jest fajna, lekka, ma mega technologię, szybko suszy, ręka mi nie opadla, się nie męczy. Myślę, że jest warta swojej ceny, ale ja bym jej nie kupiła, bo nie dam tyle po prostu za suszarkę. Dziękuję za obejrzenie odcinka, zapraszam Was do polajkowania moich stron facebookowych, instagramowych i tej youtubowej i do zobaczenia w kolejnym odcinku.